No i za chwilę pierwszy z Polaków. Widzimy, już jest zielone światło dla Stefana Huli. Doświadczony skoczek ze Szczyrku, 33 lata, najstarszy w naszej kadrze. Wczoraj 42 w kwalifikacjach. No i teraz ładny skok Stefana Huli. On tu był już kiedyś 12 w zawodach Pucharu Świata. No i oby udało się nawiązać do tamtego właśnie konkursu. Na razie skacze najdalej. 127,5 metra. Te warunki porównywalne. Stefan miał tutaj pół metra na sekundę pod narty. No, w tej chwili widzę jednak korekta. To był 1 metr i 7 setnych pod narty. Taki ten wiatr sprzyjający. Stefan Hula zdołał to wykorzystać, ale będzie miał odjęte aż 12,5 punktu. Mimo wszystko z notą 113,5 punktu jest w tej chwili lider. Dwaj nasi reprezentanci siądą kolejno na belce. Najpierw Klemens Murańka. To dzięki niemu mamy 7 zawodników w tym trzecim czasie sezonu, jak się o tym mówi, bo on wygrał letni Continental i dał nam ten bonus. Klemens Murańka, medalista przecież Mistrzostw Świata 2015 w drużynie. Już w powietrzu Klimek ląduje jednak dużo bliżej od Stefana Huli. W kwalifikacjach Murańka był 33, skoczył 125,5 metra. Ale teraz zdecydowanie krócej, zaledwie 102, a więc mamy chyba najkrótszy z dotąd oglądanych skoków. Wiśle nie zakwalifikował się do konkursu głównego, był tym pechowcem, bo zajął 51 miejsce w kwalifikacjach. No, dzisiaj jest w konkursie, ale 11, ponieważ startuje z 11 numerem, więc ostatni. Liczymy, że zdecydowanie lepiej zaprezentuje się Piotr Żyła, którego już oglądamy na belce startowej. Potrząsnął się już po tym groźnie wyglądającym upadku w Wiśle. Wczoraj był 15 w kwalifikacjach, 133,5 metra. No i popatrzmy teraz na jego pierwszy skok w konkursie. Nieźle wyszedł z progu, ładnie położył się na nartach. Dobry skok, poprawny można powiedzieć Piotra Żyły. Jeszcze bez tego błysku. Nie było to tak dobry, tak daleki skok, aby myśleć tutaj o miejscu, myślę, w czołowej dziesiątce tych zawodów, ale powinno wystarczyć do awansu do serii finałowej. 123,5 metra to jak na razie trzecia odległość pierwszej serii konkursowej, ale popatrzmy na wiatr. Niespełna pół metra na sekundę pod narty, więc będzie miał odjętych tylko 5,3 punktu. No i jest drugi. I Jakub Wolny z numerem 21. Siódmy w kwalifikacjach. Czwarta odległość w kwalifikacji 139,5. Dalej tylko ci 140-metrowcy. Kuba Wolny już w powietrzu. Wiśle mu nie wyszło, ale tu wydaje się być lepiej dysponowany i rzeczywiście skacze. Ponad 120 metrów. Wiśle 33. To przecież nasz mistrz świata juniorów sprzed lat 5. On już 4-krotnie wspierał drużynę w momentach, kiedy stawała na podium w zawodach Pucharu Świata. Teraz 127 metrów, a więc z naszych druga odległość, bo Stefan Hula 127,5, a teraz Kuba Wolny 127. W jakich warunkach będzie miał odjętych 9,4 punktu? Noty wysokie, 18. Jest też jedna 17. Jest drugi, a więc Jakub Wolny najlepszy z naszych. Kolejny z biało-czerwonych już na liście startowej. Wczoraj 30 w kwalifikacjach, 126,5 metra, a zatem tyle trzeba było uzyskać, aby zmieścić się w 30. I dzisiaj jak na razie widzimy, wygląda to podobnie. Maciek, dobra prędkość na progu. Chyba poza tą niebieską linią wydaje się wylądował gdzieś tak na granicy awansu i na tym etapie rywalizacji. Miał nieco słabszy wiatr pod narty, 120 metrów, dokładnie na punkcie K ląduje Zakopiańczyk. Tylko 13 setnych metra na sekundę pod narty, więc będzie miał bardzo niewiele odjętych punktów. Mimo tej więc dość stosunkowo krótkiej odległości wyprzedzi kilku zawodników, którzy skakali dalej od niego. Na razie Maciej Kot na miejscu 8, 110,5 punktu, o 1/10 punktu za Finem Kytosachem. Przypomnij sobie, Dawidzie Zeffelt, przypomnij sobie Predazzo w ubiegłym sezonie, kiedy to wygrałeś swój pierwszy konkurs Pucharu Świata. Ma 9 miejsc na podium w Pucharze Świata, takie 10. Bardzo by pięknie wyglądała w zestawieniach statystycznych. Michał Doleżal machnął chorągiewką. Musiałby Dawid pofrunąć 139 metrów. Wczoraj w kwalifikacjach 133, on jest w każdej chwili w stanie odlecieć daleko. Dawid zawisł nad tym ze skokiem. Ruka Tunturi wylądował, ale to nie był jakiś przełomowy skok. Nie był on przełomowy.
dla czołówki klasyfikacji. Da mu to oczywiście awans do 30, a jakże, ale 123,5 metra troszkę nie rozczarowuje. Popatrzmy na warunki. Wiatr zaledwie 26 setnych metra na sekundę, a więc niewielkie odjęcie, ale też sędziowie szczególnie wysoko tego skoku mistrza świata nie ocenili. 17, 17,5 punktu, a zatem Dawid po tym skoku będzie, no właśnie, w połowie drugiej dziesiątki, 15. No ale teraz popatrzmy, bo już jest zielone światło dla Kamila Stocha, ostatni z biało-czerwonych. Przed rokiem, tak jak mówiłeś Przemku, drugi i trzeci tutaj na Ruka Tunturi. Teraz czy powalczy o podium? O, niezły skok Kamila, wylądowany gdzieś tuż przed 130 metrem. Chyba też trochę zabrakło tego noszenia w końcowej fazie lotu. Spoglądam na uśredniony pomiar wiatru. To tylko 0,2 metra na sekundę pod narty. Będzie więc miał odjętych nieco ponad 2 punkty z tego tytułu. 128 metrów. Poprawne lądowanie telemarkiem, a zatem noty za styl wysokie po 18, 18,5 punktu. No ale to daje Polakowi tylko 11 miejsce. Oglądany już teraz Maciej Kot. On był tutaj piąty w 2016 roku. Wtedy też wygrał kwalifikacje. I dzisiaj 120 metrów w pierwszym skoku. O, teraz niezły skok Macieja. Dłuższy niewątpliwie od tego w pierwszej serii konkursu. Ale czy wystarczająco daleki, aby wyprzedzić Simona Manna? Szwajcar 127, Polak 126 metrów. Różnice po pierwszym skoku między nimi to 0,7 punktu, a zatem gdybyśmy brali pod uwagę tylko odległość, to Polak ze Szwajcarem by przegrał. Spójrzmy na pomiar siły wiatru, a Mann miał silniejszy wiatr pod narty, a zatem Polak będzie miał mniej odjętych punktów i to decyduje, że prowadzi w tym momencie z notą 231,6 punktu. Joju Kobayashi czy Junshiro, nie jestem w stanie rozróżnić. Najważniejsze, że to Piotr Żyła rusza w dół tego rozbiegu. Piotr Żyła, który w swojej karierze już wygrywał konkursy, który lubi wiatr pod narty, oby mu teraz powiało właśnie, aby mógł pociągnąć dłuższym skokiem. Rzeczywiście, to się udaje. Wystarczyło 127,5, a było ponad 130 metrów. Niech zasmakuje tego bycia liderem. 136 metrów, najdłuższy skok Polaka podczas tego weekendu. No nie, najdłuższy był jednak Jakuba Wolnego wczoraj, 139,5. W czasie kwalifikacji 136 metrów Piotrka Żyły. Wcale mu tak mocno pod narty nie wiało, pół metra na sekundę, więc tych punktów odjętych nie tak wiele, 6. Będzie prowadził 250,2 punktu ze sporą przewagą, zatem prawie 19 punktów nad Maciejem Kotem. Polacy dubletem na czele. No i to się nie zmieni po skoku kolejnego zawodnika, bo jest nim także Polak. Oglądany Stefan Hula, 127,5 metra. Bardzo dobry skok w pierwszej serii, ale dość silny miał wiatr pod narty, sporo odjętych punktów. Teraz także bardzo dobre warunki dla najstarszego w polskiej kadrze. 133,5 potrzebuje, aby wyprzedzić kolegę z reprezentacji. Stefan Hula, no nie skacze aż tak daleko. Wylądował gdzieś tuż za punktem K. Pokazuje, że jakby tego noszenia w tym skoku, w tej końcowej fazie zabrakło. No i faktycznie spójrzmy na pomiar. To było tylko 0,2 metra na sekundę pod narty. Odjętych niespełna 3 punkty. Odległość Polaka 121,5. No a zatem aż 13,5 metra. 14,5 metra bliżej od Piotra Żyły. Stefan Hula jest więc dopiero szósty. Były cuda, cuda się zdarzały. Takie cuda właśnie zdarzyły się Dawidowi Kubackiemu, bo to on awansował z 27 na pierwszą pozycję na skoczni normalnej w Zeffel, zdobywając tytuł mistrza świata. Dawid jest na 20 pozycji ze stratą 25 punktów do lidera, do Timiego Zajca. Słoweńcy już skarczą tak, jakby byli u siebie. Teraz Dawid ma mocny wiatr pod narty. Musiałby skoczyć 140,5 metra, aby objąć prowadzenie. Wszystko jest możliwe.
daleki, dobry skok, ponad 130-metrowy, ale chyba nie 140-metrowy Dawida Kubackiego. Jak tam z wiatrem? 0,7? Nie spełna 0,6 pod narty. 135,5 metra, a więc pół metra zaledwie bliżej od skoku Piotra Żyły, ale to już jest taki skok, który pewnie mu pozwoli lepiej się poczuć psychicznie, że wykonał zadanie, że frunął w powietrzu. Nie, Michał Doleżal zadowolony. Drugi będzie zatem Dawid, najlepszy z naszych, wyprzedza Piotrka Żyłę, przegrywa tylko z Domenem Prewcem, a więc Polacy na drugim, trzecim i czwartym miejscu. No a kolejny z Polaków już czeka na zielone światło, to Jakub Wolny. W Wiśle przed tygodniem 33, zatem jest postęp. Wczoraj znakomity skok w kwalifikacjach, zobaczmy jak będzie w serii finałowej. Trochę wolniejszy nad progu o swoich kolegów, no i już widać było po wyjściu z progu, że to nie będzie dobry skok. I dzisiaj Jakuba Wolnego zabraknie w tabeli wyników nawet w drugiej dziesiątce. Był na półmetku rywalizacji 19, 127 metrów w pierwszej serii, a teraz zaledwie 112. To jest najkrótszy skok tej serii finałowej. A przecież wiatr miał nie taki znowu zły, 0,4 metra na sekundę pod narty, więc ponad 5 odjętych punktów. No i jest niestety dopiero 12. Kamil Stoch, nie mamy informacji o zmianie belki startowej, a zatem nadal pozostała 15 platforma. 128 metrów w niekorzystnych warunkach, przy mniej sprzyjającym wietrze w pierwszej serii. Teraz około 139 potrzebuje, aby wyprzedzić Aschenwalda, ale niestety nie ma tej odległości. Słaby skok Kamila Stocha. No i Polaków dzisiaj na pewno zabraknie w czołowej dziesiątce tego konkursu. Tylko 118,5 metra, blisko 10 metrów krócej. Ale spójrzmy na pomiar wiatru. Kamil Stoch jest pierwszym w tych zawodach, który miał wiatr wiejący w plecy, a zatem niekorzystny. Będzie miał nie tylko, że nieodjęte punkty, ale będzie miał dodanych punkt i 0,7. No w tych warunkach nie dało się tutaj nic więcej zrobić. Jest ósmy, 236,7 punktu. No